Cześć, witaj w następnej lekcji. Czy nie za późno na naukę? No, takie stwierdzenie, takie pytanie bardzo często się pojawia wśród y, uczniów w różnym wieku. Czy to ma 15, 20, 30, 50? Y, otóż czym jest problem? Czy nie za późno na naukę? Czasami się ktoś pyta, czy nie za wcześnie na naukę? No powiedzmy wśród dzieci to dobra, to nie ma żadnego problemu, bo, czy nie za wcześnie. Za wcześnie może być tylko dlatego, że rodzic każe grać i dziecko graj, 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 masz grać, masz ćwiczyć, a dziecko nie chce i się może zrazić, więc to jest, tu trzeba bardzo uważać. Dobra, jeżeli oglądasz tą lekcję, to na pewno nie masz trzech lat, prawda? Więc skupimy się na stwierdzeniu, na pytaniu, czy nie za późno na naukę. Dużo osób właśnie w ten sposób też się mnie pyta, bo ktoś przychodzi, ma 30 lat i mówi, że Chcę się nauczyć grać na gitarze, ale już chyba jestem za stary. Albo, jeszcze inaczej, yy, znajomi mi mówili, jak powiedziałem, że chcę się uczyć grać na gitarze, że już jesteś za stary. No i właśnie takie, yy, takie stwierdzenia troszeczkę też już determinują w podświadomości tej osoby, która chce się nauczyć grać, że no już nie warto, że już lepiej trzeba było zacząć, jak się miało 14 lat powiedzmy. Czy tak jak ja zacząłem w wieku 14 lat, to jest najlepszy okres, żeby wtedy się zacząć, a później to już jest yy, bida. To jest nieprawda. Oczywiście osoba im starsza, tym pewne rzeczy może trudniej sobie przyswoić na przykład, ale z drugiej strony też nie można powiedzieć, że im ktoś starszy, tym gorzej pamięta, bo jak badania udowodniły, pamięć u osób starszych też funkcjonuje bardzo dobrze, trzeba tylko ją ćwiczyć. Tak samo jeżeli chodzi o ćwiczenia, ćwiczenia rąk, ćwiczenia pewnych zagrywek. No, tu nie mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest starszy, to ma już ścięgna ścięgna już ma takie stare, że mu tylko trzeszczą podczas grania. No nieprawda, wszystko można wyćwiczyć. Więc yy, bezwzględnie wszelkie takie yy, pytania w stylu, czy już nie jest za późno, musisz odrzucić. Trzeba było zacząć grać jak się miało 14 lat, a nie teraz chce grać i teraz się zastanawiam, czy w ogóle warto grać. Nie, warto grać w każdym wieku: im wcześniej, tym lepiej, bo tym więcej czasu możemy, dużo dłuższy okres życia możemy się uczyć grać. Prawda, Jeżeli mamy 14 lat, to gramy yy, później rok, 15 lat, 16, 17, i tak lata, latka płyną. Tylko oczywiście musimy ćwiczyć i musimy regularnie ćwiczyć, bo niektórzy przechodzą. Yy, chcą się nauczyć grać, ale grają na przykład raz w tygodniu, raz w miesiącu. To ten efekt oczywiście, jeżeli gramy raz w miesiącu, to po 12 miesiącach może już yy, grając raz w miesiącu, po 12 miesiącach, efekt nie będzie za dobry, jeżeli byśmy yy, inny będzie, jeżeli byśmy grali codziennie po pół godziny, prawda, niż yy, raz w tygodniu przez dwie godziny. Więc re regularne ćwiczenie. No i czy nie jest za późno? Oczywiście nigdy nie jest za późno, yy, chyba że już masz po prostu na przykład podczas ćwiczenia już zasypiasz, bo już masz 80 lat i już budzisz się nagle, ojej, ojej przecież ja tutaj grałem, prawda? To już takie, powiedzmy, ekstremalne są y, sytuacje. Tak więc nigdy się nie zrażaj. Y, można jeszcze rozwinąć w tej lekcji kwestie, na przykład ktoś przychodzi i mówi, ja mam za małe palce, ja mam za krótkie palce i ja już nie za bardzo, tutaj dam rady grać. No, to też jest zupełnie nieprawda, chyba że ktoś ma ucięte palce, no to może być problem, ale gitarzysta zespołu Black Sabbath, Tony Iommi, ma ucięte y, fragmenty palców i daje radę grać. Ma takie małe protezy, gdzie po prostu nakłada na palce, daje radę grać. Y, jest też gitarzysta z, jednych, z, z jednego z zespołów black metalowych, który po prostu ma chorobę, gdzie ta ręka w ogóle jest tak ma pokrzywiony palce, że właściwie wygląda dość, yy, dość dziwnie, ale gra, gra w kapeli i mu bardzo dobrze wychodzi. Są osoby, które nawet nie mają rąk i też grają, więc można powiedzieć, nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczenie jest tylko w mózgu. Jeżeli się dasz, dasz przekonać znajomym, czy nawet dasz przekonać yy, swojej podświadomości, że już jesteś za stary, czy za stara, to wtedy przegrałeś. Jeżeli już dasz się przekonać i stwierdzisz, no to może w, tak, w takim razie nie warto. Może trzeba było 20 lat temu zacząć grać, to już jesteś wtedy na przegranej pozycji, bo już sam mózg ci mówi, żeby ten instrument odłożyć. Tak więc nie smutajmy się, przejdziemy za chwilę do następnej lekcji. Do zobaczenia.